Prawo góra. Dobra. Partiatik! Ci duże powodzenie. Aż trudno uwierzyć, poglądamy, że jest singielką. Singielką jestem od pół roku. Jestem singielką dlatego, że miałam partnera, z którym byliśmy obydwoje bardzo przywódczy. No i w takim związku byłam bardzo szczęśliwa, najbardziej szczęśliwa na świecie, ale jednak no, mieliśmy takie sytuacje, że woleliśmy po prostu zostać przyjaciółmi, żeby się dalej wspierać, dalej działać. Dobra, kto kogo zdradził? Razem Rel? Zagryź się w pewnym momencie. Był taki ogień, że aż się sparzyłaś. Kobieta dynamit pewnie. Dobra, ja mam takie po, że ona mam pod te, pod te, jak to się mówi, przemyślenia, że ona, bo tak to by przecież powiedziała, że on, no proste, nie? Uno. Ja ogólnie śpiewam, tańczę i jem pomarańcze, się śmieję całe życie. Zaczęło się od śpiewu, jak byłam dzieckiem, później przeszłam przez... No ona, bo nie wini jego, no. ...kampanie reklamowe, pokazy mody, wszystko, co było związane tak naprawdę z występowaniem przed kamerą, zawsze mnie najbardziej fascynowało. Później zrobiłam sobie ubezpieczenia, więc jakby zajarałam się pracą biurową. No i z ubezpieczeń trafiłam do marketingu, pracuję w marketingu. Nie słyszałem nigdy takiego powiedzenia, czy ktoś się zajarał pracą biurową. Ciekawe. Ona po prostu wciska nam, niczym jakiś telemarketer, to, że fascynujące jest jej życie. Jestem dzisiaj strasznie toksyczny do wszystkiego, co oglądam. Przepraszam. Królowa życia. A jest coś, czego ci brak? Brakuje mi przytulenia. Brakuje przytulenia, brakuje jednak tej drugiej osoby, bo ja bardzo lubię dużo mówić. Pytam, Mario. Teraz zaczęłam sobie nawet nagrywać pamiętniki, żeby więcej mówić, jak jestem sama, żeby się wygadać po prostu, bo jednak brakuje tej drugiej osoby, aby się podzielić. Ja mam pracę biurowo-reaktorową. Mieściem, no zadzwonić, real. Powiedzieć, że słuchaj, wstał się, robię to, no jednak bardzo tego brakuje. I na kogo masz? Przepraszam, mój komunista. Ideał, myślę na dzień dzisiejszy, że jest to mężczyzna bardzo pracowity, ponieważ ja jestem o, bardzo ja. Pracowita, więc tak... Prawie 200 godzin w tym miesiącu, to jestem pracocholikiem, że tak powiem, syzyfem, reaktorem, męczennikiem i co jeszcze? Lepiej się zrozumieć w celach i wspierać się nawzajem w tym. Myślę, że powinien być to mężczyzna... też, który dba przede wszystkim o siebie. No, już przegrałem zawody. Jako modelka, czasem jeszcze coś tam robię, więc wiadomo, chciałabym również, abym mogła mieć mężczyznę, oj, z którym luj. Będziemy mogli sobie nawet, nie wiem, zrobić jakąś sesję zdjęciową razem, coś takiego, wiadomo. No, nie, jeszcze takiego mężczyzny nie miałam, aczkolwiek, no może kiedyś... Witam, Mario, jak tam u ciebie? Wysoko postawiłaś poprzeczkę. Ma być przystojny i też szalony? Mam nadzieję, że nawet jeśli trafię na jakiegoś nudziarza, no to będę starała się go podkręcić, będę starała się troszeczkę z niego wyciągnąć, otworzyć go, właśnie mówić o tych takich sytuacjach, rzeczach, może dla takich spokojniejszych osób wychodzących ze strefy komfortu, prawda? Bo wtedy jak wyprowadzę go z tej strefy komfortu, to może zacznie się miotać i może uda mi się zauważyć właśnie te takie sygnały, które mówią o tym, że ktoś kłamie. Strategia gotowa, co? Więc można wkraczać do gry. Ona tyle gada, że już się zgubiłem, co ona mówiła na początku. Ale tylko jeden. Przepraszam. Singlem. Dwóch udawać będzie kawalerów do wzięcia. Hej. Witam piękną panią. Cześć. Ela postara się odgadnąć, który z nich mówi prawdę. Cały czas zmieniasz temat. Ty masz dziewczynę, ty ją komujesz normalnie. Tak? No. Tak? Tak. Nie uda... To wygląda trochę jak scena z dziwnych filmów, ale nie powiem jakich. Kiedyś mi kolega o takich mówił. Ty masz dziewczynę, ty ją komujesz normalnie. Tak? No? Tak? Tak. Boże. Nie, no, no to jest creepy trochę, a jednocześnie żenuj... No dziwne, oglądajmy. Nie udowodnisz mi tak. Randki z ukrycia obserwować będą ich partnerki. Nie czułam zazdrości wcześniej, a teraz czuję. To jest denerwujące. To pierwszy taki program, w którym panie będące w stałych związkach pozwolą swoim partnerom na flirt. Zadowalaj partnerkę ręką, jednocześnie całując jej ciało przez 10 minut. Ja nie wiem, czy my możemy w to dzisiaj zagrać jednak. To może usiąść na kolankach czy coś. Stawką jest nagroda, czyli 3000 zł. Jeżeli Ela odgadnie, który z panów jest singlem, podzieli się z nim gotówką. Jeśli nie, całą sumę zgarnie para, której nerd udało się nabrać singiel. Nerd? Hindus? Pora poznać taki kandydatów. Zwykły typek. Oczywiście Adam. Hindus, powiedziałem, jakby każdy jest równy i nie ma rasizm, jest zły, pamiętajcie. Adam jest mało imprezowym molem książkowym. Cześć, jestem Adam, mam 21. Słuchaj, co on czyta? Adam jest
To trochę wygląda jak podręcznik jakiś od fizyki. To nie jest mol. No tak, oni czytają podręczniki szkolne. Mol książkowy, który nie miał książek na chacie i wziął podręczniki z młodszego brata. No niezły mol książkowy, ty. Chyba mol w dupę, co wpieprza w palto babki w szafie. No przecież to jest skam. Mało imprezowym molem książkowym. Jestem Adam, właśnie studiuję leśnictwo. Jestem korepetytorem z fizyki. A to moja dziewczyna, Klaudia. Błażej lubi się obijać i marzy o niebieskich migdałach. Cześć, jestem Błażej, mam 20... To jest random Bruce. Nawet tak gada. ...obijać i marzy o niebieskich migdałach. Cześć, jestem Błażej, mam 22 lata, studiuję prawo, jestem aktualnie na trzecim roku, ale to prawo to jest jedyna rzecz, którą zajmuję się tak na poważnie w życiu, a cała reszta to jest dla mnie odpoczynek. Na przykład dzisiaj uwielbiam bujać sobie w obłokach i w mojej pięknej kobiecie, która jest obok mnie. Kuba. Okej, okay, a ten co? Jakiś wypadek miał, że wszystko w gipsie? Chętnie się rusza, jest ambitny i pracowity. A nie, to jest skin. Mam 28 lat, moją największą pasją jest piłka nożna. Obecnie jestem na kursie trenerskim. Teraz będę swoją wiedzę i umiejętności przekazywał młodym piłkarskim adeptom. Pewnie ma TikToka z piłką. Wszystko jasne. Na pierwszy ogień idzie Adam z partnerką. Z Klaudią poznaliśmy się, jak szliśmy do liceum. Zaczęliśmy pisać ze sobą. Ile oni lat mają? Spotkaliśmy się pierwszy raz. I od tamtej pory zakuwają razem. Ja na Klaudię mówię zazwyczaj myszka komputerowa, bo jest moją myszką. Dzięki za 49 lat. Dziękuję ci bardzo za 49 lat. Witam. I studiuję informatykę. No i tak się już przyjęło. Adam bardzo lubi fizykę, udziela korepetycji z fizyki i dużo siedzi w książkach. Myślę, że możesz się nauczyć prawa Ohma i pogadać parę obwodów. Wliczyć to. A znasz prawo Pascala? Kto Nie, dobra. Nieważne, ale znasz to? No nieważne, ale nieważne. Wiem, o co ci chodzi. Chodzi ci o rezystancję zastępczą układu. Nerd. No, myślę, że prąd stały tak na początek. Myślę, że dziewczyny to lubią. Jesteśmy na mały. Po imprezowi. Wolimy się spędzać wolny czas w domu niż wychodzić na miasto. To gracz pewnie zadała się. O, piesek fajny. Może mieć problem z ograniem singielki. No myślę, że może grać tylko trochę zamkniętego w sobie, że... No masa, jakiś skam. Że bardzo dużo siedzi w nauce i się dużo uczy. Chyba są jakieś moje rzeczy w szafie. Chyba musimy je schować. No koniecznie, bo jeszcze zobaczę. Nie ma rady. Czemu to są takie NPC-ty? I przejrzeć kąty. To chyba twoje, co? Prawo tak, Ohma, kto to... ładował, ma Bachora. O to. Co jeszcze musimy zabrać? A to mu chodziło? To chyba też nie jest twoje, co? Nie, no moje nie jest. To chyba cioci. Dobra, na wszelki wypadek weźmy to też na górę. Ela już wchodzi w rolę i spróbuje przejrzeć Adama. Na Oni w wieku 20 lat w takim domu mieszkają. Jakiś widz mi pisał, że tam mieszkania i tak dalej to jest w większości skam, te mieszkania. Więc to może być tak, że to nie jest po prostu ich. No, przeszuka mieszkanie. Chodź, sprawdzimy jeszcze. Ale nie wiem. No to perfumy. Bo widz mógł też mnie skamować i taki skam na temat skamu. Ale tu jakoś nie pasuje. Chyba, że to po rodzicach czy coś, nie wiem. Cioci, tak? Myślę, że mogę zostać, no. A te pensje to chyba wezmę. To może ja te ciuchy wezmę, bo... Twój kolega brał udział? Lepiej się sprzątnąć, no. Niby cioci, ale wiadomo. Moja strategia jest taka, że powiem mu, że lubię również kobietki. Zobaczę jego oczy, zobaczę jak się zarumieni, zobaczę jak zareaguje. No i mam nadzieję, że pokaże, że jednak chciałby żyć w czymś takim i się wyda po prostu. Zobaczy. Co? Jakby to, ta logika ma pomóc w czym? W sensie do czego to ma doprowadzić, bo nie rozumiem. Że powie, że lubi kobietki i co? Co to, co się...
typę, dobra. Może się uda. Zaraz popijam się. Najważniejsze to mieć bajerę, gadane i plan. No dobra, to ja się chyba zbieram, ona zaraz... No wiem, że o to chodzi, tylko co to ma do czegokolwiek w tym programie, no. Ona ma się dowiedzieć, czy on jest singlem. Przyjdzie. No faktycznie. To powodzenia tam. Wszystko będzie laska dobrze. Laska dla Wojtka Goli? To idź już, bo zaraz przyjdzie. Idź, idź. Nie ociągaj się i ukryj się w sypialni. Będziesz miała martwy w środku. To zaczynamy maskaradę. Adam wchodzi w rolę singla. Czy dźwignie temat? Dzień dobry. Cześć. Cześć, jestem Adam. Ela, bardzo mi miło. A też bardzo miło. Ale tutaj pięknie. Kurczę, ładna jest. Ale mają chatę, no. Przyjechałem do cioci, bo mieszkam w akademiku i... Głupi i głupszy taki film. Nie, on tak dziwnie gada. Coś tu nie gra. I po prostu, wiesz, no nie wpuszczają tam osób spoza kampusu. A co studiujesz? A, leśnictwo. Czemu wy wpuścił ją do domu i już jakby... No, czemu gadają w przedpokoju ciągle? Ja pierdzielę. Wow, ale ciekawy temat. Już się spalił typ na start. On jest spalony NPC. Stresuje dom strasznie. Wow! Stoją jak Simena. Widzę, że dużo kwiatów. Tak, ona bardzo pasjonuje się ogrodnictwem. A twoja dziewczyna też lubi lasy? Znaczy, ja nie mam dziewczyny, to znaczy no, mało której dziewczynie podoba się leśnictwo. NPC. Też ogólnie jestem korepetytorem. Uczę dzieci fizyki. Może pokaż mi coś, co ty zobaczysz. Tutaj masz? Znaczy same takie dobre lektury, matematyka dla gimnazjum. To ty jesteś taki ścisły umysł. Oj tak. O kurczę. Z którego to jest w dupę roku? Ty, że on... Chyba, że on po prostu uczy się z tego podręcznika, ale nie wiem, czy tam się co jakiś czas zmienia coś. Widzisz, to byśmy się dobrali, bo ja niestety z matematyką Jok, no leżę, przyszedłeś, co się liczy. W tym temacie korepetycji. Myślę, że bym mu pozwoliła na tę korepetycję. Ja bym był grzeczny. A dziewczyna nie będzie zazdrosna? Czy zależy która, tak? Bo... Co tam z którą jesteś? A, no to taki nie mam akurat, bo myślałem, że chodzi o jakąś moją koleżankę ze studiów czy coś. Ćwiczenia. No wiesz, ja jak coś też kocham również kobiety, także twoja żona czy dziewczyna mi totalnie nie przeszkadza. No jak znajdę, to się odezwę i będziemy w trójkę żyć. To dzwoni. Nie ma dla niej chyba... Ciężkie widzowe oglądanie. Znasz prawo Oma, nie chcesz... Tematów tabu jak na razie. Okay, właśnie. Ma to sens. Mam dla ciebie róża. Naprawdę? Ojejku. Gdzie? Dawaj. Taka niespodzianka? Czerwone róże potrafią zmiękczyć dziewczynę. Ojejku. Wiesz, nie jestem głupim chłopakiem, od razu wziąłem winka. Ale róże śliczne jej kupił. Adam jednak ogarnia. Może umie flirtować? Co ty mi tutaj ułożyłeś, przepraszam ciebie bardzo, karty flirt? Szczerze? Wujek jest na górze i on podkłada takie rzeczy. Powiedział, że po prostu, no, chciałby mnie rozruszać troszkę. Ale fajnie. Ciekawe, co tam się będzie no działo. Yes, same, yes. Dokąd nas to zaprowadzi, powiedz mi proszę. Nie czaruj. Zaskakujesz pomysłami. Masz świetny styl. Dziękuję. Jesteś uroczo rozbrajający. Don Juanem, to ty nie jesteś. Chyba jest flow. Ale powiedział, taki poważny. Także słuchaj, u mnie się musi bardzo dużo w życiu dziać. Także, a nie ty wiem, pokaż mi może zobaczę, co ty tutaj masz. Czy interesuje nie, się? Nie, jest dobrze. No, lubię krasnale ogrodowe z drewna, tak? Ale o co chodzi? Świetny jesteś. Ale co mnie śmiesz, czy... Nie stresuj się, spokojnie. Wszystko jest git, naprawdę. Nie, po prostu wiesz, krasnale... Popłakał się. Sprawy, na mięciutko. Ale coś się stało? Wszystko jest dobrze? Adam się zgrywa. Przepraszam cię, naprawdę coś się stało? Dziewczyna łyka jak młody pelikan. Koń by się uśmiał. On udaje, że jest zdenerwowany, żeby ona się stresowała. Jak mogłeś tak powiedzieć w ogóle? Ale jak? Nie, bo, przepraszam, bo chyba się nie zrozumieliśmy po prostu. Ale co, nie lubisz krasnali, czy o co ci chodzi? Przecież to jest symbol Wrocławia. A ty jesteś z Wrocławia? Ja nie wiem. Ja jestem niestety z północy. Nie może on ogólnie troluje w odcinku, a my się nie zorientowaliśmy. Co? Skąd jesteś? Nie wiem, co się znaczy, dzieje. Ogólnie to tak, pochodzę z Mławy, mieszkam w Trójmieście. Okej, okay, dobra, po prostu zrobiłem się przykro w imieniu tych krasnali, tak? Że... Przepraszam, tak, przepraszam. W imieniu krasnali. Piąteczka?
Dobra, no to piąteczka. Ona teraz się stresuje, że się na nią obraził. Widać, że jej zależy. Wiesz co? Pokażesz mi, gdzie jest łazienka, muszę skorzystać. Okej. Okay. Super, dzięki. Muszę się wysrać. On ja tylko wkręcał, ona się dała wrobić. Niezła wkrętka. Singielka musi chwilę ochłonąć. Ty, w sumie ta, no. Chętnie wpadnie do Klaudii. Cześć. Jest trochę kobiety rzeczy. No mówił, że ciocia, tak? Ale no sorry, uważam, że ciocia to czegoś takiego raczej chyba nie używa. Będziesz jej malował włosy na niebiesko. Niebieska farba do włosów może namieszać. No i dobra. Mamy spray, już mi się to nie podoba, bo już mu wierzyłam i teraz, kurczę, nie podoba mi się to bardzo, ale zobaczmy, co tutaj może jest. Teraz musisz się przełamać. Tak, powiedz, że wujek ci powiedział, żeś był odważniejszy, żebyś ją, wiesz, tam przytulił, czy coś. Wszystkie gry, jakieś sztuczne palce, co to jest w ogóle? O, to powiesz, że cię same dzieci. O, a tutaj chyba wujek mu położył kolejną grę, 30 dni namiętnej dzikości. Dobra, to leć, bo widać, że ona się nudzi już. Leć i działaj. Singielka już zdążyła się zaprzyjaźnić z twoim psem i może kąsać. Oglądałem, Tomek, chyba jest na YouTubie. Ciekawe, jak to się potoczy. Tomek Gaming, kto chyba, tego używa? Jak oglądam. Kto tego używa? Mam dzieci. Ty masz dzieci? Nie, mój wujek ma dzieci. Powiedział. Ej, ja już nie wiem, czy on trenuje, czy on się tak stresuje, że nie wie, co mówi. Słuchaj, nie wiem. Bo już mamy dzieci, więc gdzie żona? To twoje dzieci, czy wujka dzieci? No wujka oczywiście. A ta gra właśnie. O co, gramy w to? Wiesz, jak dzieci się gra? W piwnicy? Nie, no nie. Czy wujek tutaj dał mi, żeby cię rozruszać trochę, bo powiedział, że drętwo się zachowujesz. Co się do niego przybliżę? Siada. Ej, on troluje, widzowie, no mówię wam. Albo go testuje. Dwa. Zadowalaj partnerkę ręką, jednocześnie całując jej ciało przez 10 minut. Cześć, co ja rób? Nie wiem, czy my możemy w to dzisiaj zagrać jednak. To może usiądziesz mi na kolankach czy coś. Nie wierzę. Jeśli chodzi o moje uczucia. Tak naprawdę, no to co, to dalej robię? Twardzielem. Jezus, ale się wkopał. Twój partner rozkazuje, co, gdzie, jak szybko... Piesek w ogóle. Zobacz pieska. A wiesz, na co on patrzy? Tu pewnie jest mikrofon gdzieś, tu. I on się na niego patrzy. Chce go złapać. Twoje ręce sprawiają przyjemność. Piesek zlikował, że to jest nagrywane. Słuchaj, to ja mam inny pomysł. No way. To może chodźmy na dwór. Trochę się nią bawi. Singielka się zawstydziła. Warto nieco schłodzić relacje. On jest dosyć odważnym chłopakiem. Właśnie zimno, ogrzej mnie może troszkę, nie wiem. Nie przejmuj się już. Wszystko będzie dobrze. O, zaopiekujesz się mną? Oj tak. Ale cieplutkie. Proszę, to dla ciebie. Aż piesek się zaniepokoił. O, kurtkę jej daję swoją. Pies najmądrzejszy w domu. No i trzęsę się, zimno jeszcze troszeczkę jednak. Ale typek trollował jednak, mi się wydaje. W sensie może na początku był zestresowany, ale on ogólnie troluje. Ale już jest troszkę zimniej. Ale piłka. No słuchaj, to chyba ty powinieneś wiedzieć, prawda? Wiesz co, strasznie mi zimno, to co, nie wiem, wchodzimy czy co robimy? No to chyba randkę kończymy. No to kończymy! Wydaje mi się, że on jej się podoba. Mówiła na początku... Sigma! Że myślała, że jest singlem, potem nie wiedziała, a teraz... Na Tibie trzeba wracać, na CS-a. Pora na CS-a. Mówiłaś o... no, że nie dasz rady z jednym mężczyzną. Wujek pytał ogólnie, czy wiesz, nie chcesz wspólnie ze mną z... Niestety, wiesz, ja tylko dwie kobietki. Wyskoczyć. Ja tylko dwie kobietki i jeden mężczyzna. No niestety, Ela wie, czego chce i nie zamierza się naginać. Także co, no to dziękuję pięknie. To ja dziękuję też, może jakiś przytulas, buziaczek. No, bardzo dobra. Było miło, dziękuję. Nie no, typek jednak dobrze strollował. Nabrał. Dobra. Nabrał nas. Adam z pewną nieśmiałością żegna się z dziewczyną. Czy strategia na nieśmiałego nudziarza okaże się skuteczna? Czas pokaże. Myślę, że uwierzyła, że jestem singlem. Myślę, że teraz mam mętlik w głowie. Myślę, że wybierze mnie. Mętlik w głowie zdecydowanie. No, nie wiem, co mam myśleć. No prześpię się z tym, zobaczę jeszcze innych kandydatów i myślę, że on wtedy z wujkiem, ta, będę no. mogła najwięcej powiedzieć. A co powie Klaudia w tym temacie? Jak ci się podobała moja randka?
Jak mi się podobała, raczej jak tobie się podobała twoja randka? Mi się nawet podobała. Szczerze o tej randce myślę, jeśli chodzi o ten właśnie, o te podejście, matematyka, fizyka i tak dalej. Szczerze wyszłabym, gdybyśmy nie byli w programie, ale chciałam dać szansę, chciałam też zobaczyć, jak to się dalej rozwinie, no i jestem bardzo zaskoczona końcem. Jak myślisz, uwierzyła, że jestem singlem? Myślę, że mamy szansę. Nie wiem, herbata, nie mam pojęcia. Dosyć duże prawdopodobieństwo, że ci uwierzyła, widać, że bardzo jej się spodobałeś. I dobrze wam się rozmawiało też, dobrze ją wkręciłeś w tą naukę i... RB mówi, że jest szansa, na co? Myślę, że mamy szansę wygrać. O, serio, szanse ona też są. Mówi. Teraz na swoją kolej czeka para freaków, która potrafi freak zamieszać. My jesteśmy parą od półtorej roku, ja studiuję prawo. No i tam w międzyczasie tam sobie dorabiam, tam głównie weekendowo. No ja studiuję psychologię i dorabiam sobie właśnie weekendowo w galerii. A w wolnych chwilach włóczycie się bez celu i miziacie gdzie popadnie. Z podrywem chyba nie będzie problemu. On jest jak Random Bruce trochę ten typ. Jestem całkowicie beznadziejny w podrywaniu. Zawsze każda kobieta to mnie podrywała. No to podrywałam go. Tak się no, zdarzyło, że po prostu przypałętał się do mnie. To stwierdziłam, że no, w sumie fajny jest. Na podrywie się nie znasz, bo nie musisz, ale może jednak się zmusisz. Ja tam nie mam zamiaru wykonywać żadnych tam specjalnych kroków w stosunku do niej, ponieważ to mnie trzeba zdobywać i to ja tu tak, jestem Mario, zwierzyną, no? Którą trzeba upolować. Czyli jak dobrze rozumiem, ty tylko leżysz i pachniesz, a dziewczyna niech skacze. Dobra, Weronika, te rzeczy twoje wypadałoby chociaż lektor, opanuj się, ok? Idź, a ja nie wiem, gdzie ty tam, gdzie ty co masz. To są twoje rzeczy, nie moje. Okej. Nie będziesz czegoś chciał. Cześć, co jest? Co się... Dobra, co to twoje? Co się dzieje? Wyniesiesz? Co ty? Się zmęczyłem tym winem. Chyba dźwiganiem swojego tłuszczu. Czy singielka będzie skakać, jak jej zagrają? Jedną Błażej urobił, a drugą może też się uda. No kurde, ile on tego tutaj zgromadził. Lepiej jednak przygotuj coś na ząb. Oj, damskie do golenia... Co on je? Co to było? To może nie jego. Czemu ona to tu wkłada? Dobra, reszta cioci. Klaudia aha. Ukrywa dowody. Ela spróbuje go przejrzeć. Chcę przede wszystkim patrzeć mu bardzo głęboko w oczy. Chcę zobaczyć, czy będzie się trzęsł, czy będzie się denerwował. No wiadomo, sytuacja jest taka, że to też może być dwuznaczne. Damska bielizna w szufladzie też dużo mówi o kandydacie. Kurczę, muszę to wszystko pochować. Bo jak ona zaraz tutaj wpadnie? Chyba już czas na ostatnie słowo. Dobrą radę na chwilę przed. Dobra, ty bądź grzeczny, nie podskakuj. Ja wszystko widzę i pamiętaj, że... To może się źle na tym skończyć. Nie wiem, domyślam się. RB, przysięgam. No, jak patrzę na niego i słyszę, to RB. Dziecko, czy da radę przekonać singielkę do swoich racji? Ona się pewnie spodziewa jakiegoś przystojniaka, a tu Błażej wyjdzie. Chociaż jest świadoma, Rel. Nie, ale patrz, u chłopa w ogóle się wygląd nie liczy. U chłopa liczy się... Właśnie, co się liczy u chłopa? No właśnie. Mogę wam powiedzieć, na co ja patrzę, jak szukam chłopa. Znaczy się czekaj, ja pierdziele, zlikowałem. No i luj, oglądajmy już, wtopa wpieprzona. Cześć, ładnie pukasz. Dziękuję bardzo. Starałam się delikatnie. Błażej. Bardzo mi miło. O jak dziękuję pięknie. Mogę zostawić kurtkę? Tak, tak. Super. Od razu się rozbiorę może. Chyba o bluzce zapomniałaś. Odwiesić? O, dziękuję pięknie. Klaudię zamurowało. A ty sam jesteś w domu? Tak. Tutaj z kimś mieszka? Ciekawy skin. Czy i tym razem strategia na ciocie okaże się skuteczna? Kurde, niezła. To co, może siadamy? Tak, proszę. Super, to ja sobie zostawię torebeczkę. I to jedzenie. Poczęstunek królów. A kwiatki właśnie? Właściwie mam, szukałem ten, bo jako że studentem jestem, to tak trochę... Sam zerwałeś?
Tak. Naprawdę? Tak. Ojejku. Tak. Bardzo dziękuję. Proszę. Piękne są. Jeszcze zerwane samemu. Po prostu ale ukradł, a nie zerwał. No. Naprawdę, to ma szansę się udać. Kurde. Opowiedz mi może coś o swoim życiu. O życiu? Uczuciowym. Uczuciowym. Najbardziej mnie to interesuje. Kiedy ostatnio miałeś dziewczynę? Rok temu. A teraz? A teraz jestem wolny. Od kiedy? Rok temu, tak? Mhm. I jak to się skończyło? Czemu? Oj, bardzo burzliwie. Aż tak? Tak. Zerwaliśmy razem na wspólnym wyjeździe. A co studiujesz? Prawo. Wow. Boże, fu. Studiuję prawo. Weź się tym nie chwal, obrzydliwcu, bo ona ucieknie. Co ja cię mogę tutaj zostawić i pójść. Tak, mroczek. No dobra. Błażejowi chyba pomysły się wyczerpały. Może Klaudia coś poradzi? Dziwnie on mówi, dziwnie on mówi, nie? Podoba ci się? Weź. Ale widać, że cioci, prawda? O, proszę bardzo. Ciocia? Ela nie dowierza. Błażej nie ma lekko. O, to może jakieś fanterkę? No kurczę, no... No sorry, ale to jest dla mnie raczej takie, nie? No chyba tak. I co teraz? Jak to rozegrać? Leć w tango z nią, wtedy ją przekonasz, że jesteś wolny, bo kurde, normalna dziewczyna by się nie zgodziła na to, żeby chłopak się lizał z jakąś pindą. Nienormalna jesteś? Widziałeś, co brałeś. Więc się nie czepiaj. Czekaj, co? Jezus Maria, się aż pogubiłem. Co się dzieje w tym odcinku? Ostro gra, a Ela ma coraz więcej dowodów. Kończ wino, lecisz w ślimaka. Dobra. A teraz leć. Deal, leć. Awantur nie będzie? Nie będzie. Zobaczymy. Teraz idź już. Bo chcę to zobaczyć. Walcz. Spróbuj. Ty, ona jest tym tak zwanym kukoldem. Nie, poczekaj. Poniosłem, no. Ja przepraszam. Wytłumacz mi, proszę. Czy to? No to jest podkładane co odcinek. Pokaż to. No co, myślisz, że to cioci? Nie ironicznie? Mam takie podejrzenie. Ciekawe, czy przetestować chcę. Kolejne pytanie. A to jest... Zróbmy to w ten sposób. No, a to jest akurat bardzo łatwe do wytłumaczenia. Lektora? Siostra. Siostra? Tak, XS. Mówiłam, klej ślimaka, nic się nie stanie. To też, cioci? To takie, kurczę, wiesz, no... Ja bym się zmieściła i 44 też w to wejdzie, bo to jest takie rozciągliwe. Wiesz, co ci powiem? Powiem ci, że normalnie kozaczki do tego bym założyła. Mhm. No to spodziewałem się, że masz trochę lepszy gust. Ty cały czas zmieniasz temat. Ty masz dziewczynę, ty mi ją komujesz normalnie. Tak? No. Tak. Nie udowodnisz mi tak. I tak ci pozwoliła. No bardzo tak. Bo się tu zgłosiliście. Tak? Mhm. Tu możesz. I co? Wierzysz mu? Ale i tak ci nie wierzę. Kłamiesz. Dobra, usiądźmy. Co, na kanapę? Błażej się przykłada i przełamuje lody. Jezu, Klaudia, ciężko. Ten typ mnie irytuje. No rzadko mnie ktoś irytuje, ale on ma taki styl mówienia dziwny, że no nie mogę tego w dupę oglądać. Zaczyna się dziać. A może kark byś mi wmasowała, bo tak plecy mnie bolą. Zobaczymy, czy nie wyskoczy. Podobny do RB, no właśnie, no, to jest, czas, to też ważne. Spokój. Zresztą ja nie stare umiem. Kości. Ja nie... Stare? Tak. Masz młode kości. Nigdy nie czułam zazdrości wcześniej, a teraz czuję. To jest denerwujące. A rozumiem, kto tam są? Siedzi? No czyli powiedz skam. Mi, spójrz mi w oczy. No. Mój chłopak. Czyli ty jednak facetów wolisz? Z gejem? Ja jestem gej. No to dobrze, zobaczymy. Zobaczymy, czy twoja dziewczyna zaraz nie wyjdzie. Mam ochotę mu przywalić. Słuchaj, tak ładne mam nóżki. Bardzo ładne. Mówisz, bardzo ładne. Lubisz tak sobie podotykać inne kobiety? Nie wiem, dawno nie miałem tej w ogóle styczności. Dawno nie miałeś styczności z inną kobietą, rozumiem. Poczułam, jak smakuje zazdrość i to nie jest fajne uczucie. Nie wiem, po co wzbudzałam zazdrość tyle czasu. To jest tak niefajne uczucie. Czuję się, jakby to miało na celu mi pokazać wszystkie błędy, które popełniam. A mógłbyś pokazać mi łazienkę? Proszę cię bardzo. Super. Przerwa się przyda, bo to zmierza w dziwną stronę. Klaudia jednak ciężko to znosi.
No to tutaj. Bo tak, masa. Okej, okay, dobra, to daj to mi prawda chwilkę, zaraz nawet. Wracam. Dobra. Szampon suchy do włosów, odżywka do włosów, której ja używam. No nie może to świadczyć nie, też o tym, pewnie, fasolo, każdy może używać takiej odżywki, tak? Ale nie wierzę. Co, poczułaś uczucie zazdrości? Nie. Mówiła, że tak. Ani trochę? Ani trochę. Czyli skam. Daj mi spokój. Ciekawe, jak z tego wybrnie tym razem. Mamy i szampon, i odżywkę, więc to nie jest przypadek. Co? Gówno. Nie, chyba Łukasz. Co, jednak ślimak się nie ten? Nie. No i zobaczmy, co w lodówce nie było jeszcze tak. Znajdę. Popatrzmy, no kurczę, pralinki. Idź już teraz. Być zazdrosnym o takiego bułabeka. Rel czy nie rel, widzu? Musimy porozmawiać. Hmm? O czym? Powiesz mi, twoja dziewczyna jest blondynką? To są sosy do hot dogów? Co, a, to mam do rzeczy? Co to jest? Znajduję prawie całe szampony do blond szampony. Włosów i... No? Do dzieła, tłumacz się. Pralinki. To co, wow. Dziewczyna twoja miała urodziny czy imieniny? To jeśli miałaby urodziny albo imieniny, to czy te pralinki byłyby tutaj? No myślę, że mogła ich nie dojeść po prostu. Chyba nie. Czemu on jest takim dupraktorem? Ja się zawijam. Bo chyba już mnie nie przekonasz, co? A co to twoje dziewczyny? To jest wyimaginowany temat. Całkowicie. Nie ma go. Nie ma. Kłamiesz. Dziękuję. O nie, zawija się. Było bardzo miło, bardzo sympatycznie, naprawdę. Dobra, on to w pierwszy raczej odcinek. Buźka. Dziękuję za spotkanie. Tak myślę, a ty? Pa. Pa. I po wszystkim singielka wyszła. Ciężko się tego typa Klaudia oglądało. Myślałem, że to będzie śmieszne, ale on był po prostu irytujący. Oskarowa rola Błażeja nie popisał się. Wiesz co? Kurde, niby taki dobry z ciebie aktor, a takiej prostej rzeczy zrobić nie potrafiłeś. Prześpieszę się jeszcze z tym, bo było kilka takich rzeczy. No jednak te rzeczy tak naprawdę mogą być jego cioci, więc może udało mu się mnie zmylić? Rady też słabe dawałaś. Wiesz co? No? Zaraz ja ci dam taką radę, że się nie pozbierasz. Tak? Tak. Powiało grozą, ale Błażej śmieje się z tego. Ma dystans do tematu. Zwyczajnie mu to powiewa. Ciekawe, co? Jak zagra ostatni lektor, kandydat. Co ty pieprzysz, czpunia? Który lubi wygrywać i jest singlem. Jestem singlem już ponad rok, tak można powiedzieć. Są trzy opcje, dlaczego jestem singlem. Znaczy, rozważam trzy opcje. Pierwsza to... Najmniej prawdopodobne, że to ze mną jest coś nie tak. Ty to jakieś kluby ma wytatuowane piłkarz? Dziewczyny mnie nie chcą. Druga, trochę bardziej prawdopodobna, to to, że czy po prostu lubi tak... armaty. Nieważne. Oglądajmy po prostu. Tego internetu, Instagramu i tych wszystkich mediów społecznościowych w dupach poprzewracało. No i trzecia, najbardziej prawdopodobna. Słuchaj, co on gada? Jeszcze raz posłuchajmy, bo niego nie słuchałem. Jest singlem. Jestem singlem już ponad rok, tak można powiedzieć. Okay. Są trzy opcje, dlaczego jestem singlem. Znaczy, rozważam trzy opcje. Pierwsza to najmniej prawdopodobna, że to ze mną jest coś nie tak i dziewczyny mnie nie chcą. Okej, okay, najbardziej prawdopodobna, zgadzam się. Druga, i dalej co? Trochę bardziej prawdopodobna to to, że z dziewczynami jest coś nie tak i w tych dzisiejszych czasach im się trochę od tego internetu, Instagramu i tych wszystkich mediów społecznościowych w dupach poprzewracało. No i trzecia, najbardziej prawdopodobna opcja okay. To to, że rzuciła na mnie krok. Że jesteś cyganka, że już nigdy nie będę miał dziewczyny. I jedyne co ci pozostaje, aha, to kumpel, z którym możesz sobie czasem pokopać. Czy może robisz coś jeszcze w wolnych chwilach? Moje zainteresowania i co mi sprawia przyjemność, to jest w sumie tak, jak o tym myślałem, to jest zależne w sumie od pory roku. Bo jak na przykład ja jestem ciepłolubny, jak jest lato, to ja bym cały czas był na dworze. Czy na rower, czy nad wodę, czy się gdzieś poopalać, czy wyjść na działkę, bardzo lubię na działce, ale najbardziej to w piłkę to cały rok mógłbym grać. Najważniejsze to mieć pasję i przyjaciela, fajne, z którym można ją realizować. Na Mateusza ciepłolubny, wiem co to oznacza. Chciał nam to powiedzieć, tak? Graliśmy wcześniej w drużynach Zagłębia, że jest po prostu ciepły. Gramy razem amatorsko, razem robimy. Ale to każdy jest równy, pamiętaj. Kolega już właśnie zaczął przygodę z trenerką od dawna. Ja mam nadzieję, że niedługo do niego dołączę. Ja ci powiem tak, ja nie, no nie mów tak na niego. Był taki jak zawsze. No. Nie obrażaj go. No ja się zorientuję. To ja też. Stuwa. Możesz wygrać. Co tylko stuwa? Dobrze to rozegraj. Warto mieć plan. Tu jest sofa. Patrz, jak fajnie wygląda. No nie, nawet pasuje. No to co, tu atakujesz od razu, hopie, czy nie? Ale, ale to jest podanie, ale może jakiś slalom, może jakiś... No i chcesz dribblingiem, to ma być ostra grana od nie, razu. Nie, ma być prosta. Ani zaubili McDonalda.
Zobacz, tu jest ten Big Mac. Widzisz to? To jest McDonald's. Tu jest cheeseburger. Nie, masz rację, to ma być prosta gra. McDonalda zamówił. Ale zimny McDonald's będą jedli? To do dupy wymyślił Giga. Giga gówniano to wymyślił. Z prostej gry. Uwaga, co jest celem? Uwaga. Miłość czy hopie Dolores? Zobaczymy, jak właśnie wyjdzie sytuacja. Wiesz, nieraz on stanie przy tej bramce, no to niestety musisz atakować tam, gdzie jest wolna przestrzeń. Stanie bardziej przy tej, idziesz w drugą wolną przestrzeń. Teraz musimy... Zimny McDonald's, ale on ciepły. Kontakt. Ja pierdolę. Po tych twoich koleżankach. Tak, zobaczmy, co my tu mamy. O, kolego, ja ci... Ile ty żeś... Ja bym to najchętniej wszystko, bo ja na niej co jest damskie, a co nie. Ja tak dawno nie mieszkałem z kobietą. Boski gigolo. O, chłopie, w co wy żeście się tu bawili? Ja pierdolę, ja nawet nie wiem, co to jest. A to moje. No. Chłopie, ja to jestem prosty chłop, wiesz, misjonarz na jeszcze jej sali, to widzę jakieś sodomaso, wie co. Dobra, majster, zostawiamy te wasze duperelki, wszystko jej powiem, że to jest i twoje. Tam dębu. Ty idź to zanieś, a ja idę do łazienki jeszcze obczaić, co żeście tam zagraty nanosili. Pucujcie kwadrat, bo dama zaraz zrobi wam nalot. Nie wiem, czego się oczywiście spodziewać. Jestem przestraszona oczywiście troszeczkę, zestresowana, ale już dzisiaj, już na tej trzeciej randce, to myślę, że będzie już bardziej na luzie. Dobra, no to już mamy wszystko ogarnięte. Ty możesz iść się schować, Marian. Jak to mówią... Czemu on chodzi w korkach po domu? Naukę, bo wchodzi Michael Jordan do gry. Singiel jest pełen werwy. Nudy nie będzie, to pewne. Kolega może się schować, a Kuba pokaże się z jak najlepszej strony. Chyba zjął korki. Hej. Witam piękną panią. Cześć. Cześć, Kuba. Hello. Bardzo mi miło. Zapraszam do środka. Dziękuję. Amy, pewnie nie, ale stara się wiedzieć. I co, sam tutaj mieszkasz? Nie, z kolegą. Tak mieszkamy po trochu pół na pół. Ale czasem razem jesteśmy, czasem nie. Okej, czyli się rozstają. Tak, do nas. Z kolegą tutaj mieszkasz, tak? Tak jest. I dużo tu piłkarskich gadżetów. Zimny McDonald's, mistrz, pyszne danie. No zawsze wiecznie drugi, niestety. Wow, co? Nawet magiczne medale. Mistrz drugiej ligi Sosnowca. Wiecznie drugi, niestety. Co tu w dół? A pewnie jedna tylko była drużyna, a oni i tak byli drudzy. A nie, to mistrz. Niech będzie. No to tylko oni byli, tak? Czekaj. Ile jest drużyn w Sosnowcu? Oni ze sobą... To była walka z cieniem? Nie wiem, ty... Co się dzieje? Wow, co? Nawet magiczne medale z nasrymy. To jest jedyny właśnie medal złoto. Pochwal się, że jesteś bramkarzem, Ty zostać trenerem bramkarza? Kolega poważnie o osiągnięciach piłkarskich Sosnowca. Kolega. Pochwal się, że jesteś bramkarzem, Najważniejsza w dupę Virtuti Militari pieprzonej piłki nożnej. Bramkarz Sosnowca. Zostać trenerem bramkarzy, trenerem łebków i później być analitykiem w jakimś klubie, żeby sobie oglądać mecze na wideo, wiesz. Bajeczka. No, bo powiem ci, że normalna praca to nie jest dla mnie. No to pewnie dziewczyny się za tobą uganiają, co? Właśnie niestety nie. Za piłkarzami nie. Dziewczyny to ojejku. No właśnie za piłkarzami, a my to już wiesz, teraz amatorsko to tak się dziewczyny nie interesują. O, jak dalej nowina, makaron, dobrze. Bo może po wyglądzie nie widać, chociaż nie wiem, bo mi się wydaje. Ja już się powiem ci, że pogodziłem z tym, że będę sam i już... Ty jak długo jesteś sam? Znaczy ostatni raz spotkałem się tak dłużej z kimś rok temu. Ja chciałem być już dojrzały, wiesz, bo to też nie spotkałem się wcześniej długo z nikim i stwierdziłem, że jak teraz będę z kimś, to już będę tak, że będę mówił konkretnie, co... Czemu mi on ma XD na ręce? To nie jest XD. To nie jest XD. Jak mówiłem, coś tobie się we mnie nie podoba, powiedz. Tak. Jak mnie się nie podoba, będę ci mówił. No i mnie się wiele rzeczy nie podobało, yes. Które dawaj mi na te szanse, żeby poprawić. Czasem tak wychodzi. Ja tego się nie da wymyślić, to mówię teraz szczerze. O, masz rzeczki. Nie mogę słuchać, jak oni mówią. Czasem tak wychodzi. Nie, tego się nie da wymyślić, to on mówi teraz szczerze. O, masz rzutki. No, w darta to powiem ci, kiedyś mi już fajnie szło.
No to dawaj, pokaż. Ale... Zagrajmy. Wiedziałem, że będzie chciał te rzutki grać z niższą ścianę i tyle z tego będzie. Wiedziałem. Niech sobie porzucają niestety. I wrzucą na luz. No, wy nie umiecie to grać. Zobaczymy. O, ja cię pier... Ale... O, jedyneczka? O, siódemeczka albo szósteczka? Jak to było od środek, ale... Muszę bliżej patrzeć. Ela ma oko, a Kuba strzela celnie. Jaki zez, jaki z tym, jak ziele jednego nie wiem. No i widzisz. Ta. No, niestety pudło. Kuba przegrał z Kretesem. Nie trafi nic. Co wygrałam? Chciałem na końcu dla ciebie zatańczyć. Magic Mike. A ja sobie zaraz wrócę. Dobrze, do zobaczenia. Z kolegą. Będą McDonalda jedli? No jak tam Mario? Kurde. O Mario, to ty? Kurde, czemu nie ale to jest jakaś liczna, ja cię pierdolę. No zobaczmy. No, naprawdę ona jest twoja, tylko tego nie zmaś teraz. Nie gada jakiś głupot. Znaczy w sumie to jest show, więc zrób to show. To ty jesteś, przyznaj się. Ja sobie trochę pomyszkuję. Ale może tutaj co w tym pudełku? O, proszę. Mieli to no zabrać, ale produkcja to podkłada 7 razy. Nie. O, ale znalazła ty twoje główienka. No. Seks nietypowy. Bardzo interesujące zainteresowania ma ten chłopak. Rozwija się kupa śmiechu. No i gdzie te kajdanki on by tutaj miał przyczepić jeszcze? Ewentualnie się zastanawiam. Musisz się zmienić, to nie jest ciocia klocia, tylko chłopie atakujesz teraz. To nie jest bomba. Normalnie wiesz, chłopie... jestem ci roku, kurwa. Dajesz, stary, wierzę w ciebie. Piona. Dawaj, dawaj, dobra, Mariana. Lecę. Scottie Pippen zostaje na ławce. Michael Jordan wchodzi do gry. Póki piłka... Boże, co się dzieje? W dupę generator słów. ...w grze wszystko może się zdarzyć. Czas na drugą połowę meczu. Kochana, idę już. Znalazłam bardzo ciekawy strój dla ciebie, w którym możesz mi zatańczyć. O nie! Tak! O nie! A czyje to ja jest? Ja jestem prosty chłopak i ja nawet nie wiem, do czego te rzeczy są. Mój kolega się oglądał tych grejów i ze swoją dziewczyną się w to bawią. Myślę, że to najlepsza pora na niespodziankę. Zaskocz ją. Zatań. Nie spodziewałam się, że aż na środek dostanę fotel. Będzie chyba gorąco. Tańcz. Puszczaj tego Magic Mike'a. Niezły zawodnik, gorący chłopak, daje czadu. Temperatura rośnie. Mario, to ty tańczysz? Gorąco, ha? O mój Boże. No, kolega się wczuł. Ale brawo. Dziękuję. Chciałam lagdo. Chciał się rozebrać, ale kurde brako, kropki nad i. Co, to może pokażesz mi, gdzie jest łazienka? Nie no, z koleżkami oni się dobrze znają, takie zabawy. O, jak pięknie. Dziękuję bardzo. Zamykam. Dziękuję. Kuba chyba onieśmielił Elę. Lekko się wycofała. Musi ochłonąć i poszukać damskich kosmetyków. Różowy, perfumowany żel pod prysznic i płyn do kąpieli. Witam. Ty, dobra, to ja powiem, że to jest żel od tej twojej dupy, a zostawiłem go specjalnie, nie chowałem, bo myślę, że może się będzie chciał wykąpać, jak jej się zrobi gorąco po moim tańcu. O, na przykład. O, myślisz, chłopie, Dennis Rodman, Krystian. Świetna historia. A Boże. Główka pracuje, ale świetna jest jeszcze historia. Coś. No to jest taki żel uniwersalny. Oliwkowy. AK-66. Moja odypy. Aczkolwiek stoi w takich... Stoi w jednym sklepie, wiem dokładnie gdzie, i tam są dla kobiet rzeczy. Pasuje ci ta dziewczyna? No mnie? Tak. O Maria. Bierz ją, tygrysie. Chyba wpadła mu w oko. Kurczę, no dobra, to biorę te żele. Wołam go. Zobaczę, co mi powie. No kurczę, nawet fajnie, jakby był tym singlem. Dawaj, Maria. Lecę, Maria. Susi? Zatańczę drugi raz, ale odpierdę. Coś. Widzowie, oni są razem? Czego tak się śmiejesz? Co dziewczyna tak się dawaj zrobiła? Jej IG. Słońce nie. Zaraz ja przestalkujemy. Co, gramy, czy się będziesz wstydził? Gramy. No to dawaj, możemy... Ale tylko właśnie mamy jeszcze pytanie. Tak, Black Blue, no. To jest takie damskie, nie? No, wiesz, dlatego specjalnie nie chowałem. Od zabaw. Tego dziewczynę kolegi zostawiła, ale mówię, nie chowam, bo mówię, może będziesz się chciała wykąpać, jak ci się zrobi gorąco po moim tańcu. O, dobrze. Myślałeś długo nad tym tekstem? Dobry teraz. Był.
Gadkę ma dobrą. Pora na kolejny krok. Idź na całość. Masz karku. No to dawaj. Wszystko idzie w dobrym kierunku. Musimy to wygrać. Mocne ręce masz. Dobrze. Piłkarz. Bramkarz. A, to bronisz rękoma, co? Tak jest. Dziadek, mama mówi, że się gdyś zagra w Soulsy przez widzów. Zagra. Końcówkę grywa. Ja to wygrałem. Ale to z kolegą. Albo już bronisz. Masaż jaj. Ciebie będę mógł bronić. No, bo to bramkarz. To łapie tą piłę. No. To teraz zmiana. Na Melanie się poddał? No to ja też, no to teraz drugą stronę. No właśnie słyszałem. O, no to dawaj, tylko że ja niestety nie mam tyle siły, co ty na pewno. O, ale jestem spięty, ale pewnie ci się Jezu, przyda mi się. Chyba, że kobieta cię tak masuje codziennie wieczorem. Tak, chciałbym. Kurde, show must go on. Kolega, widzę, jest AI. No to co, no to może to nie jest pożegnalny. Dobrze, jeszcze raz no to? No dawaj. Ale się rozbierz się, big. O! Kurczę, ale się zamotałem, przepraszam, kochana, jeszcze raz. Kuba zżera stres. No nie, teraz mi wypadłem. Krok. Wypadłem z tego, Dance Monke PLS, czy jak to było? Nie. White Monke PLS, o. To jest, są oni teraz. Dobrze, to idę, bo kurczę, gorąco się zrobiło, muszę iść na powietrze, nie wytrzymam chyba tych emocji. To jest złoty odcinek. Ciężko się rozstać. No, złote gówno. Chętnie bym zabrała ze sobą te zabawki twojego kolegi, no ale jak będziesz chciał, to może kiedyś ci powiem, co do czego służy. Bardzo chętnie, ja jestem otwarty na wszelkie propozycje. No i super, to dziękuję ci, było cudownie. Było cudownie, naprawdę. Bardzo ci dziękuję za to spotkanie. Ja również. Widzowie, jak oni nie będą razem, to on nie jest... Szaboba, szamboba. Ważne. Ty, a czemu on drzwi na klatkę schodową ma jak drzwi w aptece? Zobaczenia. Iskrzyło. Ty, co jest w dupę? On mieszka w aptece na zapleczu? Był ogień. Ty, szaboba, co jest w dupę? I co się dzieje? Poczekaj. Zobaczenia. Iskrzyło. Był ogień. Ty, co się odpieprza w dupę? Ej. Szpital. Jakiś psycholog. Ona do jakichś pacjentów przyszła. No niestety, chciała im umilić dzień. Dzień. Szamboba. Ela chyba oczarowała Kubę. Randka bardzo mi się podoba. Dziewczyna idealna w moim typie. Szczupła, prześliczna, jak pięknie pachnie. I ja uwielbiam właśnie takie gaduły. Najlepszy bramkarz Sosnowiec. Ciekawe, ilu było innych, z którymi konkurował. Ja wiem, że więcej dzisiaj mówiłem, ale uwielbiam tak właśnie z kimś mam cały czas o czymś do porozmawiania. Jestem totalnie zmieszana, tak się fajnie bawiłam. No. Dzięki. Nie no, ja go wyśmiewam za bardzo, jeszcze mnie pobije IRL. Przepraszam, dziękuję za 6 lat. SteelSeries, witam. SteelSeries, tak. Dziękuję. Przyznam szczerze, że to była zdecydowanie jedna z najlepszych randek, na jakiej byłam. Jak? Wyszło zajebiście. Mi się wydaje, że wygrałeś na bank. Ją i kasę i wszystko. Pójdź ci do autentiko. No bardzo kusząco. Też ten taniec, no nigdy w życiu nikt dla mnie tak nie zatańczył. A się skrępowałam, tak szczerze. Śmiejesz się, a on konkurował z trzyrękim bramkarzem Sosnowca. Co to w dupę jest? Po prostu zaczerwieniłam się i mówię, dobra, bo zaraz będzie już za gorąco, już aż chyba zaraz stracę przytomność z tego wszystkiego. Przydałeś się mówić, że byłeś rzeczywiście autentyczny. No nie da się tego wymyślić. No nie, dlatego... Jak zacząłeś mówić, czy jestem... Dlaczego jesteś sam, jak zacząłeś rzucać to, każdy by ci uwierzył. Pchasz się w gips. Masz szczęście, że w Sosnowcu nie ma samochodów. No to jakby miał na pierwsze do mnie iść, to zdążył uciec. Spokojnie. Może być dumny. Jest czy git. Tym razem zwycięży prawda? To się zaraz okaże. Już czas na kolację finałową i ogłoszenie werdyktu. Wszyscy zainteresowani stawili się w komplecie. Który z trzech panów zdaniem Eli jest singlem? Trafi czy chybi? Oto jest pytanie. Tu masz... Czekaj. Black Blue, ale co to w dupę jest? Druga liga Polski w piłce nożnej. Ale on miał jakiś, że Sosnowiec. Jak to zobaczyć, że Sosnowiec i tak dalej? Ja totalnie nie ogarniam tego. Czy Sosnowiec jakoś wygrał? Nie wiem, o co chodzi. Nie. Dzień dobry. Hej, gwiazda. Dzień dobry, panowie. Cześć. Dobra. Jak tam? Samopoczucie?
No ale widza wytrolowali Mamona, bo widziałem, przecież oglądałem jego gameplay, no i te odpowiedzi od nich to były niezłe, ale i tak jakoś tam se radzi, nie? Kończy grę. W porządku, teraz jak cię zobaczyliśmy, to na pewno... Femboya? Chciałabym wam zadać kilka pytań. Adam, powiedz mi proszę, czy masz dziewczynę? Nie, nie mam dziewczyny. Nie wierzę ci chyba. Patrz, nie teraz wierzy ona. Coraz mniejsza szansa, coś czuję. Błażej, masz dziewczynę czy nie? Nie mam dziewczyny. Random Bruce. A Kuba? Ja nie mam kochanej dziewczyny. Taki był monolog, on wszystko wypluwał, całą tą swoją historię singla. No nie dało się tego wymyślić, no nie? Na początku, Adam, myślałam, że ty jesteś singlem. Z kim, Soulek? Jednak pomyślałam o pewnych zachowaniach, sytuacjach i... A. No tak, powinien być odcinek o gejach. Znaczy się z gejami, rzeczywiście. Dyskryminacja jest w grach małżeńskich. I... Myślę, że jednak mógłbyś. No tak, powinien być odcinek, że są same chłopy, masz rację. To prawda, no. No posłużę się statystyką. 99% studentów leśnictwa no, nigdy nie ma zbyt dużo. Czekaj, co to jest? Co ty żeś zrobił? Kiedy odwiedzisz fryzjera na koniec roku? Ale co to w dupa jest? Poza tym nie wiem, czy mi się uda, zależy. Czy będzie w ogóle terminy. Dużo wspólnego z kobietami i no, to jest statystycznie niemożliwe. No, chyba jednak nie mamy szans. A Błażej? No wszyscy się nie wybronimy, wszyscy ale... Się... ale prawda sama się obroni. Ja co on powiedział? Ale co to, o co tu chodzi? Nie, serio, to jest Random Bruce, nawet podobnie gada, że nikt nie wie, o co chodzi. Sosnowców pewnie jest dużo klubów w okręgówce albo w A-klasie, w Krakowie jest... No ale w Sosnowcu, no nie wiem. No to jak kolega powiedział, prawda, sama się obroni. Dla mnie... Myślisz, że jest tyle piłek, żeby tyle drużyn mogło grać? W Sosnowcu. Według mnie pokazałem ci, że jestem single. Się jedna popsuje, to jest przestój na sezon. Chłopak, są dla siebie stworzeni. I okaże się, że tak ładnie tutaj świecisz oczkami. No to prawda, Blagu. Jesteś kochaniutki i tak pięknie tańczyłeś. Nie była zazdrosna? Nie, bo jej nie ma. No i teraz... Nie wiem. Ja już się mieszam po prostu w tym wszystkim. Naprawdę tak zrobiliście akcję, naprawdę. Piłki z betonu? Szefowa. No decyduj się, mów numer 3 i dziękuję, bierzemy pieniążki, idziemy na Sosnowiec na imprezę. Uważam, że... Może tak, Solek, to prawdziwe. Singlem. Jest. No weźmy tego ostatniego i będą razem, rel. Poważnie się zastanów. Kto jest singlem twoim zdaniem? Skip Random Bruce'a. Kuba. Brawo. Celny strzał. Jest, kurde! Ty, ale pierwszy raz kolega, który serio chce pomóc swojemu koledze w programie, bo zazwyczaj to są tacy, że trolują tych kolegów, albo są tacy chamscy, wyzywają ich, a ten serio mu pomaga. Kasy chce? No może, ale chociaż kolega, no. A tak to zawsze ich cisną. Można się już cieszyć? Jak strzelisz bramkę i chłopie sędzia VAR sprawdza tyle minut. Jezu Chryste, myślę, że palpitacji dostanę. Bardzo starałem się dobrze wypaść. Ogólnie myślę, że miałem bardzo duże szanse do końca programu. No ale niestety wyszło jak wyszło. Tak się wymążesz, a taki z ciebie aktor słaby już. Ja jestem lepszym aktorem. No to Kuba, wygraliśmy, co? Jest, aż muszę zajebać kieszynkę. Jak cię cieszy! Słuchaj, to jest dla ciebie bon. Chodź tu, przytul się. Jezu. Jestem tak szczęśliwa, nie spodziewałam. Ale że to się w ogóle oficjalnie nazywa cieszynka, to mnie rozpieprza. W ogóle nie mogę uwierzyć, całe życie, jak się dowiedziałem o tym, to nie wierzę, że to słowo jest prawdziwe. Cieszynka w dupę. A jak się to po angielsku nazywa? Bałam się naprawdę, myślałam do samego końca, miałam taki mętlik w głowie. Naprawdę przyszłam jeszcze nie wiedząc, jaką decyzję podejmę. Także no jestem bardzo wdzięczna za opcji. No także to udało lepiej. Nam się, wam się udało nas tak. Smile ham. Ham. Hapinka. Ej, fajne by było. Dzięki Sojuszek za ile? Za 5 lat. Witam. I tam wróciłeś, dobrze. Dobrać i poznać. No ja naprawdę już chciałam też powiedzieć, że ten, ale mówię, no ta szafa tego. Hej!
Nie no, jest git. Dzwoni, a na ekranie klawiatura? No. Ja ogólnie śpiewam. No. Blank Beats Production. Husaria! Mamy znowu szansę przyjąć Europę!